W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze miłosierny, w chwilach zgiełku i niepokoju przychodzę do Ciebie szukając ukojenia. Gdy życie wokół mnie przyspiesza, pragnę odnaleźć w Tobie odpoczynek. Spraw, by moje serce mogło spocząć w Twojej obecności, kiedy burze życia zagrażają mojemu wewnętrznemu spokojowi. Wiem, że Ty masz moc uciszyć wszelkie burze, zarówno te na zewnątrz, jak i te we mnie. Daj mi pewność, że nawet w chaosie Ty jesteś przy mnie, strzegąc mnie swoim ramieniem. Pomóż mi zaufać, że masz kontrolę nad moim życiem, nawet gdy nie rozumiem tego, co się dzieje. Daj mi wiarę, bym mógł oddać Ci moje lęki i zmartwienia, wiedząc, że poprowadzisz mnie najlepszą drogą. Pomóż mi pamiętać, że nie jestem sam, bo Ty jesteś zawsze blisko. Proszę Cię, Boże, napełnij mnie swoim pokojem, który uspokaja moje myśli i łagodzi moje serce. Spraw, bym potrafił usłyszeć Twój głos w ciszy, który przynosi mi pocieszenie. Naucz mnie dostrzegać Twoją obecność w trudnych chwilach i widzieć w nich szansę na wzrost. Niech moje serce i umysł ufają, że Ty nigdy mnie nie opuszczasz. Daj mi siłę, by nie poddawać się lękowi. Spraw, abym potrafił oddychać Twoim spokojem i wierzyć, że jesteś Bogiem pokoju, a nie chaosu. Pomóż mi oddać Ci wszystko, co mnie martwi. Moje troski o przyszłość, o bliskich, o zdrowie. Ty jesteś moim schronieniem. Proszę, napełnij moje serce swoimi słowami, które przynoszą nadzieję. Niech Twoje obietnice staną się kotwicą, która da mi siłę trwania. Daj mi łaskę dzielenia się tym pokojem z innymi, bym mógł być źródłem światła i nadziei dla tych, których spotykam. Pomóż mi tworzyć atmosferę miłości i harmonii wokół siebie, przypominając ludziom, że prawdziwy pokój pochodzi od Ciebie. Boże, uspokój moje serce i myśli, gdy czuję się zagubiony. Naucz mnie znajdować w Tobie schronienie każdego dnia. W Twoje ręce powierzam moje troski, wierząc, że Ty jesteś moim pokojem i nadzieją. Amen.